Hej, cześć, witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz, wracamy do Darkest Dungeon i posiadłości Najmroczniejszy Dwór naturalnie. W poprzednim odcineczku eventem był darmowa zbroja. Oczywiście wyposażyliśmy w darmową zbroję naszego zawodnika, który jest z nami od początku, czyli Dismasa. Dismas ma teraz konkretną, kurczę, zbroję. Płaszcz Banity, oprócz tego daje mu to jakieś tam bonusiki oczywiście. Pistolety. Dobrze, ale nie ma co tutaj specjalnie się podniecać nad tym, co było. Przejdźmy do tego, co jest. Jest teraz ekspedycja do Norowiska. Norowisko, poziom uczniowski, średnia ekspedycja i oto jak przedstawia się skład. Na poziomie 0 polecimy sobie zbrojmistrzem, zwiadowcą oczywiście. Polecimy sobie również zawadiaką trendowatym, który jest troszeczkę już ogarnięty w temacie, ale jeszcze wszystko przed nim. Polecimy również zawadiaką kuszniczką, którą bierzemy z poprzedniej ekspedycji. Ona wygląda całkiem spoko, nie ma sensu jej tutaj zmieniać. I polecimy sobie uczniem badaczką zarazy na poziomie 1. Tutaj widzę, ma coś nawet rozwinięte. Bardzo spoko, to mi się podoba. I tak będzie przedstawiać się ta ekipa. W takim razie Norowisko. Przygotujmy się do tej ekspedycji. Weźmy sobie, powiedzmy, ze dwie łopaty. Weźmy sobie dużo jedzonka. Jedzonko się przyda. Weźmy sobie oczywiście ze dwa klucze. A weźmy sobie, powiedzmy, ze dwa bandaże. Niech będą. Kilka pochodni. A powiedzmy sobie 12. A może wodę jeszcze byśmy mogli łyknąć. W ilości sztuk 2. Zioła. W ilości sztuk, powiedzmy, 3. No i to by było na tyle. W takim razie wyruszamy. Oczywiście naszym głównym celem, prócz tego, że przetrwać i wszystkich, żeby doprowadzić do Najmroczniejszego Dworu, jest to, aby uzbierać trochę golda. Ten gold cały czas jest na poziomie nie za dobrym. W każdym bądź danym razie zbadać 90% sal. No i jak widać, kurczę, całkiem spory loch. Całkiem spory loch. W takim razie pójdziemy sobie tutaj. Później sobie pójdziemy czy tędy lepiej jakoś, kurczę, no ale tu jest jakiś skarb, tu jest jakaś bitwa, pójdźmy tutaj. Od razu na dzień dobry, oczywiście sterta kości. Tutaj jak użyjemy wody, będziemy mieli bonusik. No proszę, solidne nagolenniki, wyłącznie kuszniczka. Troszeczkę obrazków. Spokój, cisza. Chciałbym. Pajączek, pajączek, plwacz, plwacz. Dobra, w takim razie będziemy sobie ich tutaj pomału męczyć. Trucizną. Ładnie poszło. Okej, no i jedziemy z tą bolą. Bola całkiem spoko działa. Podwójny hit combo. Nieźle. No i tutaj już nie będzie problemu. Czekamy tylko, aż będzie mógł swojej umiejętności użyć oczywiście trendowaty. Zbrojmistrz? Niech będzie. Czy jak na nich krzykniemy, to coś się wydarzy? Chciałem na nich krzyknąć, no trochę mi nie poszło. Ładnie. Pierwsze znajdźki i od razu oczywiście prowizoryczny stół. A na stole zioła, z tego co pamiętam, tak? Jedzonko i gold. Nieźle. Kolejna sterta kości, kolejna woda, ostatnia już zresztą. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Pułapeczka. Jak my tutaj, kurczę, stoimy w ogóle... Spalmy sobie światełko. Okej, jakaś świątynia, kurczę, tych całych plugastw, z którymi musimy się tu mierzyć. Pójdźmy sobie tutaj. Kolejna pułapeczka. O,
O, przepuśćcie mnie, muszę to ujrzeć, badaczka zarazy. Całe szczęście, same gnijące ciała, żadnego negatywnego perka. Pójdźmy sobie, kurczę, tutaj. Później pójdziemy tam, tylko będzie jedna droga, już bez żadnych rozwidleń. Kurczę, te gnidy będą jeszcze bardziej zajadłe w ciemności. Zjedzmy coś, to im przejdzie. No dobra, niestety nie posiadamy już żadnej wody, nie będziemy tego ruszać, bo to spowoduje pewnie jakieś negatywne rzeczy. I kolejna sala, w której spokój i cisza. Ach, przeciwnicy się na nas ustawili w drodze powrotnej. Kurczę, szaleniec. Spróbujmy go jak najszybciej zgładzić. Wiadomo, szaleniec powoduje stres w ilości znacznej. Ten prosiak również nie dosyć, że stres, to jeszcze dodatkowo, żeby było ciekawiej, choroby. Jakieś dzwonki się gdzieś uruchomiły, co tu się w ogóle dzieje? Weźcie się, zamieńcie miejscami, dajcie mi tu, aha, dajcie mi tu, kurczę, szaleńca. Ładnie poszło. Hakiem w miękkie. No to już słabo. Tutaj faktycznie chyba jednak nasza ekipa została dobrana dość dobrze. Sąd ostateczny, jeszcze, dajesz. Ej, chłopaki, jesteście na tyle zajebiści, że aż się was w ogóle boję! Tak krzyknął to oczywiście ten szaleniec naturalnie. Mógł tak krzyknąć, ale niekoniecznie musiał. No już więcej nic nie powiem. No i dobra, jest złoto, jest jedzenie. No, troszeczkę sobie podjedzmy w takim razie. Ty nie chcesz, ty chcesz, ty chcesz. I tyle ich było. Chcieli nas zaskoczyć w trakcie trwania naszej ekspedycji. Nie ma bata. Może tutaj jeszcze się przejść? Nie, kurczę, idźmy dalej. Chociaż teoretycznie można byłoby tam iść, tam jest jakiś skarb tak naprawdę, a chodzi nam o to, żeby zbierać jak najwięcej tych skarbów. No dobra, już nie będę się wracał. Zostawimy to dla potomnych. Skrzyneczka. Pamiąteczki. Łykamy wszystko. Wód. Bardzo proszę. Jedna pochodnia, no i zobaczmy, co tutaj ciekawego. Rzeźnia. No to zostawiamy to miejsce za sobą i nikt nie chce, żeby o tym pamiętał w ogóle, co tam wisiało na tych hakach. Okultysta, okultysta i knurzy bębniarz. Kolejna postać, która będzie nas stresować. Spróbujmy go zarazić. Osłabienie, osłabienie, pogańskie okaleczenie. Unik! Krytyk za dwa. No i oczywiście fala stresu. Spróbujmy się tego knurzego tutaj jakoś wysunąć naprzód. Wykazali się odpornością. Nie mogę zatrzymać upływu krwi. Sięgniesz tego gościa? Sięgniesz. No i to by było na tyle. Beczka Bimbru. No i tutaj możemy sobie dać komuś buffa. Może niech będzie tym buffem trendowaty, kurczę, tak naprawdę. Zioła tutaj się używa? Ta. Plus 30% do obrażeń, bardzo spoko. A co byśmy chcieli zrobić? Można by było coś troszeczkę skonsumować jedzonka. Rozpalić pochodnie i wbijamy. Ścierwo, ścierwo, ścierwo i knurzy bębniarz. Bardzo proszę, zaraza dla was w bonusie. Ten ma tutaj troszeczkę dosyć poważną ilość stresu. Należy gościa brać pod uwagę następnym razem. Jest unik. Prawie.
zaraza. Gryz. Okej. Okay. Kurczę, z twoim życiem też tutaj nie za ciekawie to wygląda. A kuszniczka tutaj wszystko, że tak powiem, wyjaśnia w temacie. Czy chcemy cię wyleczyć? A, ty możesz tylko siebie leczyć. Trujący podmuch? Czy może lepiej... O, dajmy sobie ożywiające opary. I za chwilę jeszcze go podleczymy. Ten będzie powodował falę stresu, także się gościa specjalnie nie krępujemy. Tylko na tyle cię stać, knurzy bębniarzu. Możemy sobie tutaj coś zrobić ciekawego? Możemy. Aktywujemy sobie ripostę. Jeszcze prawdopodobnie gościa się podleczy troszeczkę. A, ty możesz tylko siebie, no cały czas ten sam błąd. Dobra, zróbmy tak. Bonusik. Tu mamy jakiś stół tajemniczy i magiczny, prowizoryczny zresztą. No oczywiście... Zioła... Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Tutaj od razu pierwsza bitwa, od razu po wyjściu z sali. Dobra, przejdźmy się tutaj trochę do tyłu, niech mu puści ta kurczę trucizna. Dobra, chyba gościa jednak nie puści. No dobra, w takim razie idziemy. Na żywioł. Dajmy mu jeszcze trochę jedzonka. Pochodnia i naprzód. Knurzy siekacz, knurzy siepacz, bębniarz. Nie mylić oczywiście siekacza z siepaczem. To się nie godzi. Zaraza. Ładny damage. No, skończmy z tym gościem. Nie będzie nas stresował. Hakiem w miękkie zaraz ci się odbije tym hakiem w miękkie. Tą kulką też ci się zaraz odbije. Ty, Belzebubie. Masz bonus. A ty, kurczę, łachu, wykonałeś odporność. Nie będę się zastanawiał. Ciekawego mieliście, chłopcy. This expedition at least promises success. Okej. Okay. No i ładnie, kurczę, łopaty, te zioła mogą się przydać, coś wyrzucić. O, czy olać 500 sztuk, oleje 500 sztuk, to tam jest pikuś. Zobaczmy, co tutaj. Chcielibyśmy tutaj odpocząć. Lepiej poczekać do następnej sali. Poczekamy, zrobimy sobie w następnej sali odpoczynek. Bardzo ładnie. Pułapeczka. Jeszcze dodatkowo jakaś zagubiona plecakowa moc. To bym chciał zabrać. To jest dużo pieniążka. 1000 sztuk to jest naprawdę sporo. Zabieramy. Rozpalmy sobie troszeczkę pochodnie. Nie wiem, czy jest sens jedzenia przed tym, zanim... Czy za chwilę odpoczynek. Kurczę, nic tu się nie dzieje. Odpocznijmy jednak, odpocznijmy. Podjedzmy. No i właśnie, co byśmy chcieli teraz tutaj zrobić ciekawego? To by było niezłe. Ale z czego będziemy go leczyć? Przymiocik tego typu. Ładnie. Tylko na siebie, tylko na siebie. Jeden kompan leczenie tamuje, jeden kompan minus 15 to obrażeń od stresu. Nie, nie, nie.
by było też niezłe. No i dobra, tak kurczę, tylko tyle, że chciałem zrzucić z gościa stres, ale mi nie poszło trochę. Mocno mi nie poszło. Podsumowanie naszych bohaterów. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. No i chłopcy zdecydowali się nas zaatakować. Bardzo dobrze. Sieć. Tutaj kurczę najważniejsze to, żeby przetrwał ten, żeby się tutaj nie podłamał. Chociaż zawsze jest też jakaś tam szansa procentowa na to, że będzie miał pozytywny ten przymiot. Stresujący. Troszeczkę słabo, że nas tutaj pozamiatało, kurczę, z formacją. Ale powinniśmy sobie z tym poradzić. No i gitara. In Radiance may we find victory. Wróćmy do poprzedniego ustawienia oczywiście i kolejna z sal przed nami. No niestety nie posiadamy chyba czegoś takiego jak woda święcona. Nie posiadamy, to idziemy dalej. Nie posiadamy czegoś takiego jak łopata. Posiadamy. Uff. These tunnels predate even the earliest settlers. Zobaczmy co tutaj. Spokój, cisza. Czyli co najmniej jeszcze dwie bitwy przed nami. I to jeszcze nie będzie koniec. Dobrze. Tu istotne jest to, żeby ten tego stresu nie wyłapał zbyt wiele. Okultystyczne inskrypcje. Co tutaj się robiło ciekawego? Kurczę, nie wiem, wodę święconą? Ale nie mamy wody święconej. Może mi ktoś napisać, co się robi tak naprawdę z okultystycznym inskrypcją? Czy tutaj używa się jakiegoś... Tak, chyba wody, nie jestem pewien. Nie będziemy tutaj niczego używać. Nie posiadamy... nic, co by mogło nam pomóc, a tylko może nam zaszkodzić. Spróbujemy sobie tego pana zbufować. On powinien teraz atakować. Skromny damage kuśniczki. Nietypowo, tak? Niepokojąca inwokacja. Okej. Ładny krytyk. Podtrujemy troszeczkę tego pana. No i to będzie finał imprezy, coś czuję. A trifling victory, but a victory nonetheless. A jest szaleniec. Dobrze, że są zaskoczeni. To nam troszeczkę ułatwia sprawę, przynajmniej wstępnie. Co byśmy chcieli? Zarażamy oczywiście od razu. Nie chcemy żadnych chorób. Ładny damage. Dobra, i teraz zaczynają. Oskarżenie. Dobra, dobra. Znamy te numery. Ringing ears. Blurred vision. The end approaches. Tacy jesteście, kurczę, cwaniaczki. To masz tu bonus jeszcze jeden. 8 obrażeń na razie. Gently. Kula na łańcuchu trafia. Nawet tutaj poprzestawiał ich, potem wrócił. Tyle, że są ogłuszeni.
No i zaczyna się delikatnie znowu problemik. Rzucimy sobie obrazki. Damy sobie, aha, to jest wyłącznie dla kuszniczki, a kuszniczka ma przedmioty wyłącznie dla kuszniczki? Nie, to w takim razie zrobimy tak, to damy tu. To damy tu. To damy tu. I resztę zabierzemy. Ale ze mnie kombinator, he. Dobra, otwórzmy tą skrzynię jeszcze oczywiście. No i to by było na tyle z kombinacji. Co by nas interesowało, te herby i portrety zawsze można zabrać i później nimi handlować. To jest też duży plus. Zróbmy tak. Idziemy dalej. Kurczę, tych bitew tu w salach jeszcze trochę jest. Nasza drużyna nie wygląda najlepiej. Można by było teoretycznie, co my mamy tutaj? Zioła, tak? Mamy dużo ziół. Nawet tego nie ruszam. Zróbmy tak. Dajmy ci trochę jedzonka. Troszeczkę tak ryzyk fizyk. Bitwa. Ekipa jest mieszana. Oczywiście zaraza. Oni są dość mocno odporni, a jeden wykazał się odpornością. Żyk, jest unik, całe szczęście. Stres, jeszcze krytyk. To świetnie, 95. Jeżeli jeszcze raz dostaniesz stres, no to będzie pozamiatane. Uuu, pudło. Kurczę, nie odstresował się, że go zabił, to trochę słabo. Chcemy kogoś leczyć tak naprawdę, niekoniecznie. Chcemy tutaj... Ładnie! Cięcie rzeźnika. Tutaj ważne, żeby mu nie weszło nic krytycznie. On może się utrzyma jeszcze z tym, kurczę, 95% stresu. Jak wiemy, jak będzie miał 100, zacznie się dziać. Zacznie się dziać... W jego umyśle, przynajmniej. Wylecz się. No i uwaga. Akurat 5. Odporność na chorobę i... Self-preservation is paramount at any cost. Samolubność. Bonusik. No i co zrobisz? Ciekawego. Tylko się nie cofnij. Kula na łańcuchu. Krytyk. A, świetnie. Żyg. Choroba? Ona jest... A nie, udało się jej przetrwać. Spoko. Jedziemy z tymi gościami, kurczę. Nie ma na co patrzeć. Be wary. Triumphant pride precipitates. Teoretycznie można by było wrócić i użyć tam gdzieś tej wody, ale odpuścimy. Dobra. Otwórzmy sobie tą skrzynię. Otwarta jest. Czy można ją... Kurczę. Sprawdzę w środku. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. To sobie odpuścimy również, te kurczę całe pamiątki. Idziemy dalej. Ziół nie posiadamy, ale to akurat bez znaczenia, gdyż badaczka zarazy musi się zainteresować. Okej. Okay. Żądza krwi. Dajcie mi zerknąć, moja kolej na nagrody. Zostało nam dwa żarcia. Dobra, wykorzystamy to jeszcze tutaj. Co byśmy mogli ciekawego zrobić? Wykorzystać pochodnie do końca? To by nam dało dodatkowe miejsce. No i wchodzimy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Pusto. Zobaczmy jeszcze tą ostatnią salę, która tutaj przed nami jest. Plecaczek. A handsome reward for a task well performed. Fenik tu wszystkich w ogóle dołuje. Wchodzi w pułapki, w ogóle na nic nie patrzy, co gość.
his efficacy unwitnessed by his own eyes. No i dobra, okej, czyli udało nam się tą ekspedycję znowu przetrwać w całości. Odkryliśmy sporo skarbów. Części nie brałem w związku z brakiem przedmiotu, który mógłbym użyć. Zobaczmy teraz nagrody. O 13 tysięcy prawie, także nie jest źle. 20 kurczy tych. No i 3 obrazki, ok. Jest awans. Jest samolubność. Jest impreza. Miłośnik procentów w mieście tylko pije, ok. Minus 4 do szybkości, minus 5 unik w pierwszej rundzie, słabo. Wścieklizna. Minus 1 szybkość zastąpiono, słaby hazardzista. Plus 10% do szans na zwiad w ruinę. Może być. Obsesja na punkcie posiadania rzeczy materialnych. Hilumania. To nowość. Nie pamiętam, żebyśmy coś takiego kiedyś złapali. Jako bonus. Negatywny zresztą. Curiosity, interest and obsession. No i co się tutaj wydarzyło? Wydarzyło się dość dużo. Jak widać, kurczę, awansowaliśmy. Nie mamy żadnego pozytywnego perka w mieście. Kardon troszeczkę tutaj popłynął i był świadkiem odpychających zdarzeń i odmawiał uczestnictwa we wspólnych modłach. He. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Dobrze. W takim razie lecimy odstresowywać tutaj troszeczkę tych ludków. Jak stoimy ze stresem? Tego niewątpliwie trzeba, kurczę, odstresować. Tego również, ale oni są oczywiście na coś zawsze mało odporni. Weźmy sobie wściekliznę. To będzie dobre. To będzie dobre, to będzie odstresowane. Czy ktoś jeszcze tutaj ze stresem stoi słabo? No można tych dwóch jeszcze tutaj wrzucić do tej religijnej. Co oni robią w ogóle tak naprawdę, kurczę, że nie chcą? Zamtus. A Zamtus, co tam w tym Zamtusie było? A ty co? Tylko biczowanie. No dobra. Ale Zamtus był zajęty, ta? Nie no, możemy cię tu wrzucić, kurczę, tak naprawdę. Myślicie po więcej poduszek. Co mamy teraz tutaj? Zwiadowca łowczy, zwiadowca awanturniczka, uczeń zbrojmistrz, uczeń hiena cmentarna. Weźmy sobie hienę cmentarną, ich też jest nie za wiele. No i gitara. To kolejna ekspedycja po naszej myśli. Zobaczmy sobie, co możemy zrobić w następnym razem. Może warto byłoby się udać do zatoki. Coś poćwiczyć, kurczę, tutaj. Przez żołądek. Zbliża się zima oczywiście. No i tych ekspedycji faktycznie na ten poziom weterana jest coraz więcej. Ale to będziemy się zastanawiać następnym razem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja jestem Arkadiusz, to jest Darkest Dungeon. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał. Wystarczy kliknąć znaczek. Taki bonus. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.